Właśnie na grupy, w których dyskutujemy na tematy, jak wzrastać w Chrystusie. Bo taki jest temat całego kwartału, który wzięliśmy i który chcemy głęboko rozważać po to, aby wzrastać duchowo. Dzisiaj siedzę tutaj z małą grupką osób. Pozwolicie zatem, że przedstawię was. Obok mnie siedzi Zdzisław, dalej Andrzej, Ania i Janusz. Jakże moglibyśmy jednak inaczej rozpocząć nasze rozważania, jak nie modlitwą. Zdzisławie, ciebie proszę gorąco o modlitwę. Panie Boże, drogi nasz Odkupicielu, przychodzimy do ciebie, aby prosić ciebie o mądrość, o Ducha Świętego, który by rozjaśniał nasze umysły, abyśmy mogli lepiej zgłębiać Twoją wielką miłość, która nas wyrwała z wiecznej śmierci. Zapraszamy Ciebie wpośród nas. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. 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 To może być nawet zdumiewające, że kiedy mówiłem o tym, iż rozważać będziemy przez cały kwartał na temat wzrastania w Jezusie, zaczynamy jakby niezbyt zgodnie z tematem, bo będziemy mówili o wielkim boju. Ale wielki bój jest takim charakterystycznym, niemalże już hasłem wywoławczym dla adwentystów Dnia Siódmego. Tacy bojowi jesteśmy? Jak sądzicie? Dlaczego? No ja się czuję raczej pacyfistą, prawda. No to proszę, pacyfizm, a tu jednak wielki bój. Ale jednak przewodnia myśl przez całą Biblię, która porządkuje spojrzenie właśnie na zagadnienia Pisma Świętego, to jest wielki bój, jaki się toczy między Lucyferem i Bogiem. I Lucyfer rozpoczął ten dramatyczny bój. Dziękuję bardzo za to jedno słowo, które powiedziałeś. Przez całe Pismo Święte zauważamy ten bój. To nie jest pomysł adwentystów Dnia Siódmego. To nie jest pomysł nikogo z nas tutaj. Ten bój, czy nam się to podoba, czy nie, on się toczy. Mało tego, to nie jest bój, gdzie my siedzimy w galerii i przyglądamy się, tylko to jest bój, który... No musimy właśnie, się opowiedzieć za którąś stroną. Tak. Zdecydowanie. Nie da się być, proszę bardzo. Jest to bój, który nas dotyczy, czy chcemy, czy nie. Więc właśnie, on nas dotyczy i on nas obejmuje. My nie możemy być obojętni. My, nawet obojętność stawia nas po którejś ze stron. I to nawet jednoznacznie wiemy już której, ale o tym tak brzydko nie będziemy mówili od razu na początku. Więc właśnie, bo chodzi o te główne strony owego boju, które musimy zrozumieć. I ty już dałeś nam wstęp, ale spróbujmy je w jakiś sposób precyzować coś więcej, żeby to nie było tylko hasłowo. Z jednej strony, tej dobrej strony jest... Bóg. Pan Bóg. Zgoda. Jest Bóg. No i jak to? Pan Bóg ruszył do boju, do walki? Dlaczego? I jego zastępy. I jego zastępy. Bóg jest wodzem, a armia to kto? To my. Ale w Piśmie Świętym, też w 12 rozdziale Apokalipsy, mamy tę myśl. I nastąpiła walka na niebie. Michał, czyli Pan Jezus Chrystus, i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I dalej przedstawione są zarysy dzieje tego wielkiego boju, które aż dochodzą do naszych czasów. Dokładnie. Czyli mamy tę jedną stronę i drugą, o której powiedziałeś, smok. I z aniołami, albo szatan, albo diabeł, albo Lucyfer. Ależ on ma tytułów. I to wszystko oznacza właśnie, gdybyśmy mieli powiedzieć, co oznacza szatan. Kto z was wie, co oznacza diabeł? Ale ja bym rozpoczął, dlaczego on jest smokiem. Bo to jest identyfikacja tego rajskiego smoka. Tego węża, który zwiódł naszych rodziców. A szatan to jest ten, który się sprzeciwia. Sprzeciwiał się komu? Bogu. I to nie w jakichś zamierzeniach, które były wątpliwe, tylko kierując się własnymi ambicjami i dążnością do wywyższenia, zaczął się sprzeciwiać Bogu. No, w tym momencie dochodzimy do całej istoty, no skąd się wzięła wojna. Dlaczego? Te dwie strony wcale nie były skłócone na początku. Te dwie strony były w idealnym pokoju, w idealnej, idylicznej niemalże atmosferze. I nagle, Andrzeju, co się stało? No, zapragnął Lucyfer, który był doskonały, władał całym wojskiem anielskim, był zaraz po Chrystusie, można powiedzieć, a zapragnął miejsca Chrystusa. I to było takie, wydawałoby się, nic. Pojawiło się w jego sercu
w jego umyśle i pochłonęło go całego. Czyli jedna z pierwszych cech to była zazdrość. Chcę być taki jak on. Moje dążenia są znacznie inne. Moje dążenia są wyższe niż powinno moje miejsce mieć. Tak. Proszę. Ja tak się zastanawiam, jak to było z Lucyferem, ale to się pewnie dopiero dowiem tego, no, w następnym akcie tego boju, kiedy już będzie po zwycięstwie. Jak długo Lucyfer był tym wspaniałym aniołem, a w którym momencie jego istnienia pojawiła się w nim ta myśl właśnie, jednak bym chciał być trochę wyżej. Bo bardzo często takie pokusy my jako ludzie to odnosimy do tych, którzy są świeży, nowo, na nowym miejscu. Gdzieś na przykład w kościele są ledwie co przyszli i już obdarzamy ich zaszczytami. I już wtedy takiemu człowiekowi może się w głowie poprzewracać. Ale szatan, Lucyfer... Nie miał takich wzorców. Jeszcze. Nie wiem, skąd on to wziął. Tak. Ale przeczytajmy te teksty. Mhm. O szatanie jest taka informacja. Ty, który mówiłeś w swym sercu. Na początku to było tylko w sercu, no. W umyśle. Wstąpię na niebiosa powyżej gwiazd bożych, postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad, na krańcach północnych. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do najwyższego. To jest niesamowite. Ja zdaję sobie sprawę, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, skąd się to wzięło, co Januszu mówiłeś. Dlatego, że ja zawsze tak podkreślam, że wytłumaczenie dokładne, skąd się wzięło, byłoby jednoznaczne z usprawiedliwieniem zła. To się nie da, tego nie wiemy, to jest tajemnica, ale równocześnie wiemy, że ze swojego życia każdy z nas ma jakąś taką maleńką dozę takiej chęci, jeśli potrafimy coś zrobić dobrze. Wszyscy mamy jakieś talenty, Pan Bóg nas obdarował czymś. Jeżeli coś wychodzi dobrze, i nagle staje ktoś obok, kto robi to samo, ale nie robi tak dobrze jak my, to się pojawia pierwsza myśl, no, ja bym to zrobił lepiej. I to jest takie niezależne, prawda? I to wcale nie na początku, to nie jest jeszcze niczym złym, to jest to w sercu. Tylko, że my z serca możemy coś wyrugować, my w sercu możemy coś podlewać, pielęgnować. I najwyraźniej Lucyfer musiał zacząć pielęgnować pewne myśli. Jemu się podobały. No bo tak, skoro był tak blisko tronu Bożego, to tak sobie pewnie pomyślał, no, gdybym ja tak usiadł, ja bym wiedział, co tam robić. I mamy bunt, i mamy walkę. Co Pan Bóg mógł zrobić wobec buntu w niebie? A czy mogę rozpocząć jeszcze innym takim akcentem? Ale czy zdarzyło wam się, żebyście siedzieli w domu jako dzieci, gdzie jest mama i tata, i pomyśleć sobie w ten sposób, ja bym to zrobił lepiej. Po co ta mama i tata tutaj są? Ja chciałbym być ponad nimi. Wydaje mi się, że to są nienaturalne odruchy serca. Szatan, Lucyfer, miał Boga kochać i szanować, bo on mu dał życie i istnienie. A ja myślę, ja bym to przedstawił inaczej. Jako dziecko i rodzice to może jest mi trudno to sobie wyobrazić, ale łatwiej mi to wyobrazić sobie na podstawie śpiewania. Wiecie, aniołowie to tam w niebie bardzo dużo śpiewają. I my jak będziemy w niebie, też będziemy śpiewać. I ja znam takie, wiecie, sytuacje, też trochę śpiewałem w życiu, jak to jest, jak ktoś dostanie solówkę. A ja bym ją chyba lepiej zaśpiewał. Prawda? I wiecie, jaki ma problem dyrygent? Komu tę solówkę dać? Jak on ma kilku takich solistów. Prawda? I Roman był dyrygentem i tak patrzę na niego. Solówka jest tylko jedna. Tak. Ja myślę, że to w każdym zawodzie byśmy to znaleźli, prawda? No. Tak. W polityce. Tak. Tyle, ile ludzi, tak. Tyle pomysłów, a ja zrobię to lepiej. Solówka jest niebezpieczna w każdym razie. Tak. Ale ja odnoszę się, jako że nie mam już mamy i taty, z wielkim szacunkiem do swoich rodziców. I gdy popatrzałem na spracowane dłonie taty, mamy, a przecież mogę sobie wyobrazić, że aniołowie spoglądali na Boga jako tego, który wszystko to zorganizował i to tak pięknie funkcjonowało. To tylko się na szacunek należy i miło. To prawda, to jest bardzo pięknie powiedziane, ale jeśli miałbym wyznać coś, to powiem szczerze. Mój tato zmarł, kiedy miałem 2 miesiące czy 3 miesiące, nigdy go nie widziałem.
bardzo szanowałem i kochałem moją mamę. Ale kiedy ja już dorosłem, byłem pełnoletni, wiele rzeczy naprawdę bym zrobił lepiej. I takie myśli się pojawiły. Nie zabrało to mojego szacunku względem mamy. Wielkiego szacunku względem niej. A sobie pomyślałem, czemu tak mamusia robi? Ja bym to zrobił niedoskonałych inaczej. Rodziców jak i ja, ale Bóg był doskonały. Ale Pan Bóg był doskonały, oczywiście. I wrócę do pytania, które postawiłem wcześniej. No i mamy bunt. No i co Pan Bóg może zrobić w takiej sytuacji? Wiecie, dla Pana Boga to jedno kliknięcie palcem i w tym momencie radioaktywny grzyb. Był Lucyfer, nie ma Lucyfera, nie ma zwolenników i sprawa załatwiona. Wymazać z pamięci nawet Bóg. Oczywiście. Ale to nie jest Boża droga. W ten sposób. To nie jest Boży charakter, który realizuje życie. I tutaj mamy przykład miłości Bożej, cierpliwości Bożej, wolnego wyboru. Wszystkich cech, które charakteryzują Chrystusa. Zgoda, Aniu. W takim razie ja mam inną propozycję. To Pan Bóg mógł usiąść z Lucyferem przy stole, powiedzieć, no porozmawiajmy, to powiedz, jakie twoje masz racje, ja ci powiem moje, no i zobaczymy, kto ma rację. No mógł. Czemu nie usiadł w takim razie? A może usiadł? Tego też. Ale w duchu proroctwa mamy wyrażoną taką myśl, że z Lucyferem były prowadzone liczne, serdeczne rozmowy. Bardzo ciepłe i próbowano go przekonać do słuszności Bożego stanowiska. On często nawet już był bardzo blisko. I znowu jakaś duma, chęć dominacji rujnowała. Czyli po prostu, bądźmy szczerzy, no, wytłumaczyć buntownikowi, że popełnia błąd, to ja, wiecie, jak ja to porównuję często? Że to jest tak, jak tłumaczyć zasady trygonometrii ołowianym żołnierzykom. Nie ma szans. Nie ma szans. W związku z tym Pan Bóg musiał podnieść rękawice. Powiedział, no to jak wojna, to wojna. Z tym, że ustalamy zasady. On nie między sobą ustalili. Lucyfer ustalił swoje zasady walki. Jakie to były zasady? Nie ma zasad. Każda zasada prowadząca do celu. Nie, ja może chciałbym jeden taki przykład podać, który mam gdzieś w myśli i chciałbym go zaakcentować. Otóż jak znamy najmądrzejszego człowieka, którym był Salomon na ziemi i jak on się skupił na swojej osobie, że to ja zasadziłem ogrody, że ja to uczyniłem, że ja to... Wydaje mi się, że szatan był tym początkiem tego zła właśnie dlatego, że skupił się na sobie. I każda jedna rozmowa, która z nim się odbywała, o czym czytamy, Ellen White o tym pisze, kończyła się tylko dlatego porażką, dlatego że on ciągle skupiał się na sobie. I to jest główne ryzyko i nasza przegrana, gdy skupiamy się na sobie, nie służymy innym. Zgoda. Zatem mamy stronę Lucyfera, już wiemy. Każda metoda się liczy. Byle wygrać. Nie ma o czym mówić. Pan Bóg decyduje się na inną metodę. Zgodną z jego charakterem, jak Ania mówiła. Jak nazwiemy tę metodę Bożą? Jak Bóg będzie walczył? Jakby to nazwać? To jest fair play? Myślę, że to jest pozwolenie przeciwnikowi na pokazanie pełni swoich możliwości. Aha. Z pewną szansą u Boga, a może to do Niego trafi. Może się zmieni. Pamiętajmy, przez długi czas wielkiego boju wciąż Lucyfer ma szansę. Tak. Wciąż, bo wielki bój, o czym nie powiedzieliśmy, ale ja świadomie tego nie mówiłem wcześniej, mimo że trwa tak długo i jeszcze wciąż trwa, od pewnego momentu jest przesądzony. Tak. I pamiętajmy, to dziwne, walka trwa, a i tak wiadomo, kto wygrał. Ci, którzy są po stronie Bożej, wiadomo, że idą ze zwycięstwa, a nie po zwycięstwo. To jest bardzo dziwny bój. Niemniej jednak z drugiej strony wiemy, że Bóg decyduje się walczyć przy pomocy miłości, przy pomocy krzyża. To jest niesamowita metoda. I widzimy to od samego początku. Adam z Ewą. Według Bożego wyroku powinni zginąć. Zgrzeszyli? Już ich nie ma. Ale nie giną. Nie umierają. Dostali obietnicę. I ta obietnica jest realizowana. Chciałbyś powiedzieć, że każda ze stron konfliktu ze swego wnętrza wyciąga arsenał narzędzi walki. Ale dziwi mnie to, że Lucyfer tak szybko znikczemniał, że wymyślił takie strategie, obłędne, kłamstwo, pomówienia,
Tam był taki przecież moment, gdy część aniołów na pewno była niezdecydowana. On przeciągał ich na swoją stronę, sugerując, że są bez szans, że już stracili u Boga łaskę. My w przyszłości dowiemy się, co to się stało, ale to, co właśnie pięknie zaznaczyłeś, był etap taki, gdy mógł wrócić i został usunięty z nieba i jeszcze dominował, jak gdyby nawet w umysłach aniołów niezdecydowanych. Ale w życiu Jezusa jest taka piękna myśl, że jak Chrystus na krzyżu wykrzyczał boleśnie, wykonało się, pękły nici sympatii między niektórymi aniołami niezdecydowanymi, a szatanem. Tam on przegrał. Mhm. I tak od początku to cały czas obserwujemy, aż do Golgoty. Kto stoi po stronie Bożej, tego, już cytując słowa Jezusa, nawet bramy piekielne nie przemogą. Kto stoi po stronie szatana, który za wszelką cenę ciągnie swoją kierunkę, wymusza na ludziach swoje naśladownictwo jego, przynależność do niego. Bóg nie wymusza, Bóg oferuje. I to jest ta różnica działania miłości i działania przymusu, presji. Z tym mamy do czynienia i to jest tak bardzo charakterystyczne. Zatem szatan, już wiemy, jak walczy. I kiedy przyszło mu walczyć bezpośrednio już twarzą w twarz z samym Bogiem, bo dochodzi do tego, że w końcu sami przeciwnicy stają twarzą w twarz z sobą. Przypomnijmy sobie te metody, jakie stosuje. No, póki był malutki, to od razu chciał go prawda, załatwić, sprzątnąć, usunąć z drogi. Wykorzystuje do tego nikczemnych ludzi, którzy nie wahają się, żeby dzieci wyciąć w pień na przykład. Tak. To mamy rzeź niemowląt w Betlejem. Potem co robi dalej? Jak już Jezus dorasta, ma rozpocząć służbę, no to zmierzmy się. Pokusy. Mateusz w 4 rozdziale, Łukasz w 4 ma się pokazać. Zmierzenie się tam sam na sam. Tak. Wykorzystuje moment, kiedy sądzi, że przeciwnik jest słaby, kiedy jest wycieńczony, kiedy jest osłabiony, wygłodzony, prawda? Teraz. I znowu nic z tego nie wyszło. W związku z tym wpada na pomysł, no to zrobimy jeszcze inaczej. Z najbliższego grona Jezusa wykorzystam jego ucznia, który patrzą na niego szczególnie, bo on ma zawsze dużo do powiedzenia, to jak wykorzystam. I mamy Piotra, który musi usłyszeć bardzo przykre słowa od Jezusa. Idź precz ode mnie, szatanie. To jest niesamowite, prawda? A zatem przez Piotra. Ale to jeszcze nie koniec. Ale wpływy ludzi, którzy wydają się troskliwi względem Chrystusa, te wpływy wykorzystuje przeciw misji Chrystusa. Właśnie to, co scharakteryzowałeś z Piotrem, prawda? Tak. Ale tam tak samo na Golgocie. Umiera Pan Jezus za ludzi, a z ich strony pada takie określenie. Innych ratował, to z siebie samego. Nie umie ratować. Mój stąd z krzyża, uwierzymy ci. Więc nawet w gniewie wypowiadają oni pewne sugestie, które by w zamierzeniu właśnie szatana miały wywołać taką reakcję bliźniaczą u Pana Jezusa. No to stąpię, pokażę, pokonam was. Ale chciałbym jeszcze jeden moment zaznaczyć. Popatrzmy, jak Pan Bóg szanuje życie szatana. Nie niszczy go od razu. Trwa on aż dotąd. A ile dzieci Bożych szatan już wymordował w tym czasie i ich życie nie cenił i nie szanował. Tak, tutaj to, co powiedziałeś, Zdzisławie, Pan Jezus jest na krzyżu i słyszy te słowa, to tak jakby szatan szeptał Jezusowi do ucha i mówi, no widzisz? I warto było? No i warto było? I za kogo ty umierasz? Popatrz się. Przecież widzisz tamtego? Uzdrawiałeś go, no i co? I co? I śmieje się. I się chyba tu szatan nie spodziewał, że to właśnie była jego klęska, a nie Chrystusa. Tak. Wczoraj krzyczał Hosanna, popatrzcie, tak? Czy kilka dni temu. Chwała Bogu, że to było właśnie zwycięstwem. Że właśnie to, co przy mentalności buntownika wydawało mu się słabością kompletną, to było zwycięstwo. I to jest ta kulminacja wielkiego boju, bo od tego momentu szatan jest przegrany, ale od tego momentu decyduje się wytoczyć wszystkie największe działa przeciwko tym, którzy deklarują się po stronie Boga. Z Bogiem już przegrał.
A więc jest przegrany, on wie, że nie ma żadnych szans. No to w takim razie będzie atakował. To jest ten 12 rozdział, prawda, księgi, przepraszam, księgi Apokalipsy. Ale bardzo czy proszę. Mogę też z jednej takiej konfrontacji dokonać, korzystając z Hebrajczyków z pierwszego rozdziału i tam 8-9 wiersz. Na krzyżu dwie istoty miały po jednej stronie miłość i nienawiść i po drugiej stronie miłość i nienawiść. Chrystus był przesycony miłością i nienawiścią i szatan był przesycony miłością i nienawiścią. Chrystus miłością do ludzi, do rodzaju ludzkiego i nienawiścią, tak, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, a szatan miłością do siebie, do swojej własnej osoby i nienawiścią do wszystkiego, co dobre i do Boga. Tam się zderzyły dwie postacie przesycone dwoma emocjami, które najmocniej dynamizują zachowanie ludzi. Miłość i nienawiść, ale jakże odmienne. Bardzo pięknie to określasz i słusznie, bo to były te same, tylko inne centra zainteresowania, inaczej kierowane te uczucia. I to, co mnie fascynuje, że od samego początku, aż do dzisiejszego dnia, Bóg stosuje tę samą metodę. No to wybierz, co ci bardziej odpowiada. Tutaj ciekawe, że najlepszy przykład w naszym studium wybieramy Księgę Jozuego, prawda? Tak. A nie gdzieś z listów apostoła Pawła. Nie, wybieramy starożytny, bo to jest ta sama metoda. Kiedy mówimy o zbawieniu, to nie mówimy w inny sposób w Nowym Testamencie, a w inny sposób w Starym Testamencie. Wciąż jest to samo, ta sama metoda działania, bo to jest ten sam Bóg z tym samym charakterem, tą samą osobowością. Zatem przypomnijmy sobie, bo sytuacja jest bardzo dziwna. Jozue przyprowadził cały naród izraelski już do ziemi obiecanej. No i ma kłopoty, no bo przecież oni znowu lepiej wiedzą. To jest kopia owego boju wielkiego. I Jozue, stojąc przed narodem, mówi: ja chciałbym poprosić, żebyście przeczytali, ktoś z was niech przeczyta ten tekst z Księgi Jozuego 24:15, bo to jest takie piękne. Jozuego 24:15. Tam, prawda, gdzie się zaczyna, a jeśli by się wam wydawało, bardzo proszę. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. To jest to. Jozue jest przykładem. Ja wiem, co wybrałem. A wy? Przecież był dowódcą narodu. Wiecie, jak Konstantyn Wielki stał się chrześcijaninem, jak chrzcił swoją armię, prawda? Łuki naciągnięte, cięciwy naciągnięte i jazda, zanurzyć się w wodzie. Bo inaczej zginiecie. Tu nie ma czegoś takiego. Wy sami zdecydujcie, określcie się, po której stronie chcecie stać. I Bóg stosuje dokładnie tę samą metodę. Tak sobie pomyślałem w tej chwili, bo wiecie dobrze, jestem historykiem także zawodu. I pomyślałem sobie o starożytnym Rzymie. Dowódca, który wygrywa bitwę. Wjeżdża triumfalnie na białym koniu, budują mu łuk triumfalny w Rzymie. Bo jest zwycięzcą i w tej chwili nikt nie ma nic do gadania. Jak ja zwyciężyłem, to jest sprawa załatwiona. Chrystus mógłby też w taki sam sposób zadziałać w tym momencie. Już dobra, kiedyś nie działałem tak, ale teraz już wygrałem. Zupełnie inna metoda. Zupełnie, co Bóg robi w ostatnich dniach? Posyła do ludzi dokładnie taką samą, jak Jozue kiedyś, ofertę. Z ostrzeżeniem. Jeszcze z jednym, bo będzie źle. Ta oferta to jest 14 rozdział Apokalipsy, 14 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana. My ją nazywamy w szczególny sposób. Andrzeju, trochę mniej dzisiaj mówisz, muszę ciebie wyciągać. Ja myślę, ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej takiej kwestii. Otóż wydawać by się mogło, że walka skończona, Chrystus wygrał, no to po cóż ten dalsza męczarnia? Historia nam pokazuje, że szatan metody zmieniał co i róż. Najpierw zabijał, mordował. Później Pismo Święte
zakazał niemalże czytać. Nie było tłumaczone w ogóle na języki. I teraz zupełny dobrobyt. Wydawałoby się, że niczego nie potrzeba. Zainteresował ludzi wyłącznie finansami i sekularyzował ich. Tak dalece, że ludzie są dziś niezainteresowani Słowem Bożym, mimo że jest tak szeroko dostępne. Więc metody jego są cały czas i walka idzie tu o człowieka. I powiem więcej, nie tyle tylko o człowieka, ale o każdy centymetr jego kompromisu. Zgadza? Ja myślę, że tutaj jest kwestia taka, że Bóg mógł dawno skończyć ten ból. Ale podstawą Bożego charakteru jest to, że On kocha nas, ludzi. I gdyby zakończył ten bój dawno, powiedzmy 1000 lat temu, to i gdzie my byśmy byli? No nie byłoby nas wśród tych, którzy mogą wybrać, prawda? Dzięki temu, że Bóg jest tak miłosierny i cierpliwy, to czeka. Czeka jeszcze na mnie, czeka na ciebie, czeka na może nasze dzieci, na może nasze wnuczęta. Nam się już by chciało do tego nieba, prawda? Do raju. A On ciągle czeka. Nam się czasem to wydaje, że On może już zrezygnował, że już się zniechęcił. A On ciągle ma tą samą miłość. On nas ciągle kocha i czeka, żebyśmy Mu oddali swoje serca, żebyśmy się po Jego stronie opowiedzieli. Natomiast szatan też nie próżnuje. Szatan cały czas chce Bogu dopiec, chce zrobić na złość. A jeszcze mu jedno dziecko zabrać, a jeszcze mu 100 może odebrać, a może 1 000 000, prawda? I widzisz, Panie Boże, nie masz, ja ich mam. No zgoda. Przeszedłeś do takiej prawie aplikacji dla naszych dni. Jak zastosować to wszystko? No powiedzcie mi, jestem chrześcijaninem i naprawdę chcę być po Bożej stronie. Ale skąd mogę wiedzieć, że dałem kopniaka diabłu i że stoję po Bożej stronie? No skąd mogę wiedzieć, w jaki sposób wygrać z diabłem w moim życiu osobistym i w jaki sposób wiedzieć, że jestem po stronie Bożej? Bo powiedzieć słowa to łatwo. O, to nie problem. Ale jak? Nigdy nie w samotności na pewno. Dlatego, że sami jesteśmy nieudolni i nigdy nam się nie uda. Dlatego musi być ta stała łączność z Chrystusem. Zgoda. Trudne pytanie postawiłeś. Na pewno trudne. Ale może jedną z odpowiedzi jest też ta, że człowiek powinien przeegzaminować swoje życie i zastanowić się, jakimi metodami posługuje się w postępowaniu z bliźnimi i jak odnosi się do Boga swojego. Bo w liście do Rzymian jest przedstawiona w pierwszym rozdziale takami, że szatan zasłonił Boga wizerunkami bóstw, obrazów i przeniósł jak gdyby spojrzenie ludzi z Boga na dzieła rąk, na rzeźby, na inne sprawy. I to pociągnęło szereg grzechów. Jak ty odnosisz się do Boga? Czy kochasz Boga? Bóg zrobił dla nas po prostu wszystko i teraz oczekuje od nas decyzji, prawda? Odpowiedzenia na Jego miłość. Zgoda. Definicja jest faktycznie bardzo prosta, taka trudna, ale prosta. Chociaż prosta do powiedzenia, ale trudna do zrealizowania, bo to jest krótki tekst 12-14 rozdziału Apokalipsy. Tu się okaże wytrwanie świętych. Po czym się okaże? Którzy zaprzestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Przestrzegaj przykazania Boże. Co Jezus powiedział bogatemu młodzieńcowi? Przestrzegaj przykazania. No tylko, że powiem szczerze, to znowu można pięknie powiedzieć, no ale jak? Ale w jaki sposób? Jak się mi to uda? To ja drugą definicję przeczytam, bo właśnie ją skojarzyłem. List Jakuba, rozdział 4 i wiersz 7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Amen. To jest właśnie to. Jeżeli ja poddam się Bogu, to automatycznie Bóg sprawi swoją mocą, że pojawi się we mnie pierwsze pragnienie, aby być Mu posłusznym w tym, co mówisz, a potem samo posłuszeństwo. On to sprawi we mnie, jeżeli ja się Mu poddam. Natomiast diabeł ucieknie, bo nie ma szans. On już przegrał, w związku z tym on już nie ma żadnych szans w tym momencie. Tylko, że to nie jest łatwe, poddać się Bogu. Bo wiecie, to są właśnie te chyba najistotniejsze pytania, które stawiamy teraz na końcu. Już wiemy, w jaki sposób wygrać szatana, poddać się Bogu. Jak wiedzieć, że się poddałem Bogu? Jak mieć to przekonanie, że to nie są tylko słowa?
My mamy dzisiaj miliony ludzi, którzy deklarują swoją wiarę i swoim życiem pokazują kompletnie coś innego. Zatem nam się to też zdarza bardzo często, prawda? Upadamy w danym momencie w grzech i to jest zaprzeczeniem wszystkiego, cośmy powiedzieli. Ale równocześnie musimy mieć przekonanie. Musimy mieć przekonanie. Wyobrażam sobie, że przypadki jednostkowe nie decydują o tak zwanej wybranej linii życia. Dawid wybrał pewną linię życia, a miał nieraz bardzo brzydkie, przykre upadki. I my powinniśmy być zorientowani na Boga, mieć czas dla Boga, wdzięczność dla Boga za życie, za zdrowie, jakie mamy, za przyrodę, która nas otacza, za dzieci, za wnuków, za otoczenie, za relacje przyjacielskie i cenić tę księgę, która nas prowadzi do Boga. Ja myślę, że jeszcze będziemy mieli parę okazji do ciągnięcia tego tematu, bo cały kwartał o tym przecież będziemy mówić, to początek. Nie chcieliśmy wszystkie odpowiedzi dzisiaj zanieść, prawda? Bezsprzecznie, ale to jest to, na co musimy sobie odpowiedzieć. No bo wiecie, skoro my uczestniczymy w tym boju, czy chcę, czy nie, to ja muszę wiedzieć, po której stronie stoję. I tak. Niech by Bóg dał, abyśmy potrafili w taki sposób. Tak, drodzy, wiem, że uczestniczyliście wraz z nami w tym studium i zdaję sobie sprawę, że pojawiły się pewnie pytania i myśli. Spróbujmy poprosić Boga, aby On prowadził te myśli dalej we właściwym kierunku. Amen. Ukochany Boże, jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że nawet kiedy mówimy o boju, o walce, to od razu mówimy o zwycięstwie. I dzięki Tobie, Panie, za to, że to wszystko dzięki Tobie, że to wszystko dzięki Twojej obecności w nas. Dopomóż nam w tym, byśmy umieli się Tobie poddać i kroczyć za Tobą wiernie każdej chwili. Tym sposobem określając stronę, po jakiej stoimy w owym wielkim boju. W imieniu Chrystusa Pana, naszego ukochanego Zbawcy, prosimy, wysłuchaj nas. Amen. 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 Dziękujemy Wam serdecznie i zapraszamy już za tydzień dalszy ciąg naszej rozmowy o wzrastaniu w Chrystusie.